Wojownicze żółwie ninja to franczyza zapoczątkowana przez serię dosyć mrocznych komiksów z 1984 roku. Jednak w większości starych ludzi z naszego pięknego kraju zmutowane nastoletnie płazy bardziej znane będą z ich nieco ugrzecznionej wersji, zobrazowanej w kreskówce z przełomu lat 80. i 90., która u nas śmigała w porach popołudniowych na Polsacie. W ogóle Polsat obok Polonii 1 to była taka ostoja krzewienia popkultury. Przecież to właśnie tutaj oglądać mogliśmy Czarodziejkę z Księżyca czy Motomyszy z Marsa. Czy ktoś jeszcze pamięta Motomyszy z Marsa? Anyway, seria o wojowniczych żółwiach zyskała zasłużoną popularność na całym świecie, co skutkowało nie tylko wydaniem serialu czy niezbyt imponujących filmów kinowych, ale też sporej porcji gier. Z epoki Pegasusa zapamiętałem przeorane przez AVGN-a i wcale nie takie złe, choć diabelnie trudne Teenage Mutant Ninja Turtles, a także Tournament Fighter, który dla pozbawionego Mortali czy Street Fighterów fana bijatych był świętym gralem. Żółwie jednak największe triumfy święciły w salonach arcade oraz na nieco mocniejszych konsolach w swoich beat'em-upowych odsłonach. I do tej chlubnej części historii nawiązuje właśnie wprowadzona przy długim wstępem produkcja. Siemanko, z tej strony Maxior i dziś powiem wam o Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge, ogrywanym przeze mnie na Xboxie Series X, a wydanym także na Switcha, Xboxa One, PS4, PS5, pecety, magnetofony Kasprzak i felgi odjelcza. Nastoletnie zmutowane ninja żółwie, wespół ze swoim mistrzem Splinterem oraz niezmordowaną reporterką April O'Neil ruszają w karkołomną misję ocalenia Nowego Jorku przed zakusami złowrogiego Kranga oraz umieszczonego w podtytule gry Shreddera. I to zasadniczo całość fabuły, bo przecież w grze polegającej na hurtowym biciu bliźnich rzeczona jest potrzebna niczym rybie ręcznik. Do gry możemy przystąpić solo lub w grupie aż 6 ziomeczków mordeczek w kanapowym koopie lub przez internet, wybierając przy tym jednego z 6 dostępnych bohaterów. 7, jeśli liczyć Casey Jonesa odblokowywanego po przejściu gry. Każdy z dostępnych fighterów nieznacznie różni się siłą, szybkością czy zasięgiem ciosów, ale także paletą unikalnych dla siebie ruchów. Lądujemy więc na kolejnych planszach, na których hurtowo unicestwiamy robotycznych wojowników klanu Stopy. No bo jeśli robisz kreskówkę z przemocą dla dzieciaków i nie chcesz trafić na stos jako główny powód szkolnych strzelanin, to musisz tę przemoc skierować w stronę bezdusznych maszyn, prawda? Tak czy inaczej, ekipą lub solowo wbijamy na rejon, na którym nie jest kolorowo, yo! I wymierzamy luje z całej epy oraz kołowrotki, dostępne w pokaźnym arsenale zagrań ofensywnych i kombosów wspartych skokiem, unikiem i umiejętnością specjalną. Na końcu każdego z leveli czeka na nas potężny, znany z franczyzy boss, którego ubicie otwiera nam drogę do kolejnego etapu i nieuniknionego triumfu nad złem. Giereczka imponuje nie tylko wiernością materiałowi źródłowemu, ale i samą oprawą mocno nawiązującą do beat'em-upowej spuścizny serii, sprawiając wrażenie obcowania z sequelem, czy chociażby porządnym remake'em. Dostajemy kolorowe, pełne detali plansze, utrzymane w pixelartowej stylistyce i dosłownie każdy kadr cieszy oko zarówno starych ludzi pamiętających minioną epokę, jak i fanów żółwi o imionach renesansowych artystów. Pula dostępnych przeciwników, którym spuszczamy srogi łomo, też jest niczego sobie, bo nie sprowadza się jedynie do kolorystycznych wariantów tego samego modelu, ale każdy gatunek z Wall-E posiada własne, unikalne animacje i umiejętności. Także pod kątem rozgrywki dostajemy niezwykle przyjemny tytuł, którego responsywne sterowanie i całkiem spora porcja niuansów dla każdej z dostępnych postaci zachęca do podchodzenia do niej kilkukrotnie. Tym bardziej, że znalazło się tutaj nawet miejsce na nienachalny OCZYWIŚCIE rozwój postaci, polegający na podnoszeniu umiejętności naszego fightera wraz ze zbieraniem doświadczenia na polu bitwy. Wespół z pokonywaniem kolejnych fal wrogów otrzymujemy nowe umiejętności, czy zwiększamy długość pasków życia i mocy specjalnych. Wszystko dzieje się automatycznie i zwyczajnie nagradza sprawne kopanie robocich zadów naszych przeciwników. Co nie jest specjalnie trudne, bo grę bez problemu idzie ukończyć metodą siłową, idąc na pałę. Gra jednak, jak na tytuł tak prosty, oferuje całkiem sporo dodatkowej treści w postaci wyzwań na każdym poziomie premiowanych dodatkową zdobyczą punktową, czy misji pobocznych w postaci odnajdywania poukrywanych na planszach znajdzie, które następnie musimy odnieść do zleceniodawcy celem odbioru cennej nagrody. Żółwie to świetny tytuł głównie imprezowy do sympatycznej zabawy z ekipą ziomeczków przy pizzy i coli,
ale nie ma zupełnie żadnych przeszkód ku temu, by jako kompletnie solowy gracz wyciągnąć z tytułu pokaźną porcję dobrej zabawy. I to tyle, jeśli chodzi o Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge. To wspaniały hołd złożony zarówno franczyzie, jak i jej arcade'owej spuściźnie. Do tego to naprawdę bardzo dobra gra, zapewniająca jakościową, relaksującą rozrywkę na kilka godzin. Szczególnie jak masz Game Passa, wtedy nawet się nie zastanawiaj i idź haratać w żółwie. I tą pyszną i pożywną, niczym pizza, myślą kończę. Cześć.